Magdalena Kowalczyk, witam Państwa w programie Rozmowa o. Ostatnio w jednym z naszych programów gościliśmy prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego, pana Marcina Witko, który poinformował nas o zamierzeniach i inwestycjach dotyczących naszego miasta. Dzisiaj postanowiliśmy zaprosić do programu starostę powiatu tomaszowskiego, pana Mirosława Kuklińskiego. Witamy pięknie. Dzień dobry Państwu. Panie starosto, co słychać w powiecie? Ale zanim pan odpowie i zacznie nam opowiadać, żeby tradycji stało się zadość... Już się domyślam. Odbiegniemy trochę od merytoryki programu, przejdziemy do pana zainteresowań, które dotyczą czytania żywotów świętych. Czy wśród tej kolekcji świętych jest święty Marcin? To znaczy, panie redaktor, ja tak już kiedyś prostowałem, nie czytam żywoty świętych, tylko czytam dzieła świętych, jeśli takie są. A są, jest ich sporo. No akurat pan ma dużą wiedzę na temat tych świętych. No coś tam wiem. Ja wiem, czy to jest dużo. No w każdym razie coś wiem. Jeśli chodzi o świętego Marcina, ale... Znaczy, kojarzy mi się to z papieżem. Natomiast jeśli chodzi o świętego Marcina jako takiego, to powiem szczerze, że nie. Czego patronem był święty Marcin? Czym sobie zasłużył, że został patronem? Wiedzi pani, o tych patronów. Rzeczywiście zapomniałem, że ja to stale jestem tu egzaminowany z tego tematu i powiem pani szczerze, że nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Patron Francji? Francji, tak. No to tu mnie pani złapała. Jeździectwa, rycerstwa, ale także i dzieci, i wina. Nie, panie redaktor, tu po prostu podpadłem, ale to pokazuje, że autentycznie nie jest to sterowane, nieprzygotowywane, więc nie wiem, szczerze przyznaję. Tak jest powiedzenie, patron pije wino, a wodę oddaje młynom. Aha, no dobrze, no ja też lubię wino, czerwone wino, także w pewnym sensie może ten Marcin to patron. No dobrze, to wróćmy do merytoryki. Panie starosto, jakby pan podsumował pierwszy kwartał bieżącego roku? Podsumowałbym jako taki kwartał bardzo pracowity. Pracowity w tym sensie, że rzeczywiście te zadania, które przyjęliśmy na ten rok, a pani redaktor pamięta, bo to chyba w programie już było tutaj mówione, jest to rok szczególnie inwestycyjny. Dużo inwestycji zaplanowaliśmy, bo zwiększyliśmy to, jak w ubiegłym roku były wydatki na inwestycje rzędu 5-6 milionów, tak teraz mamy 24, a prawie 25 milionów. A więc radykalnie zwiększyliśmy zakres inwestycji w tym roku, w tym szczególnie inwestycji drogowych, bo tak naprawdę powiat to przede wszystkim te nasze drogi powiatowe, które są nie tylko tu w mieście, ale również i w całym powiecie. Więc radykalnie żeśmy to postanowili zwiększyć, a przez to no niestety pracy jest bardzo wiele, bo każda złotówka wydawana tak naprawdę na drogi powiatowe w tym roku, w tych 24 milionów, zyskuje kolejną złotówkę. Znaczy, może źle powiedziałem. Środków naszych budżetowych będzie znacznie mniej, bo przynajmniej o połowę mniej, dlatego że te 24 miliony bierze się stąd, że pozyskaliśmy środki obce, w tym przeważnie Unii Europejskiej, do tych naszych środków, aby zwiększyć pulę pieniądza na drogi. A więc pozyskanie pieniądza wiąże się z tym, że trzeba dobrze przygotować procedury przetargowe, trzeba dobrze przygotować dokumentację, potem nadzorować wykonawstwo, żeby po prostu nie było tak, że gdzieś tam się rozminiemy z rzeczywistością, a przez to stracimy to dofinansowanie. Więc ten pierwszy kwartał był bardzo pracowity pod kątem takim urzędniczym, przygotowania tego wszystkiego, wdrożenia w życie, rozpisania przetargów. No i wreszcie wyłonienia wykonawców i rozpoczęcie prac. Tu jesteśmy nieopodal właśnie tych pierwszych prac powiatowych, które się zaczęły w drodze powiatowej na ulicy Langego. No, mieliśmy tutaj takie małe nieporozumienie i to już na dzień dobry z wykonawcą,
który no niestety nie zachował się elegancko, bo wiedząc, że inna spółka miejska chce przeprowadzić inwestycje w tym samym miejscu i prawie w tym samym czasie, bo chodzi tu o spółkę ciepłowniczą, a wiadomo, że nie dało się tej inwestycji przez spółkę ciepłowniczą wykonać wcześniej, bo mieliśmy zimę. No wiadomo, to wiąże się z odcięciem, odłączeniem ciepła. Nie chcieliśmy odcinać ciepła do bloków, stąd no było to tak zaplanowane. No niestety wykonawca poszedł złą drogą, zrobił źle, nie chciał się z nami porozumieć. Ale mówię to już trochę w czasie takim przeszłym, ponieważ no ostatnie rozmowy, to już nie tyle moje, co gdzieś tam sprowokowane tylko przeze mnie, jednak doprowadziły do tego, że spółka ciepłownicza zrealizuje tę inwestycję, a więc nie będzie tego zagrożenia, że po skończonej inwestycji będziemy mieli problem z ciepłociągiem. Zrealizujemy te dwie inwestycje, niemniej jednak no taki niesmak przynajmniej u nas pozostał z takiej postawy wykonawcy. Więc tej pracy nie brakuje. Nie wiem, czy pani redaktor zauważyła, czy mieszkańcy może jeszcze nie zauważyli, ale niebawem to zauważą. Z prezydentem podpisaliśmy takie porozumienie, gdzie chcemy upiększyć te nasze ronda, które już istnieją w mieście. Niektóre są ładne, no na przykład tu rondo olimpijczyków, to w zasadzie nie pozostawia nic do życzenia, ale pozostałe są tak zwane, które określane są mianem kopca Kreta. Mi się to też oczywiście nie podoba i też tak określam. Chcielibyśmy to upiększyć, żeby jednak jadąc tym samochodem było trochę kwiatów, było trochę takiej zieleni, żeby ta atmosfera cieszyła, a nie taka posępna, przygnębiająca była. A jak się panu dojechało do nas dzisiaj? A dojechało mi się dobrze, ale oczywiście innymi drogami. Dlatego, że no wiem, pani redaktor, no niestety, no dziennikarze niektórzy, no nie mówię tu o pani, broń Boże, tylko o innych, no troszkę uszczypliwie podchodzą do tego tematu, ale proszę sobie zauważyć, ja byłem w tym tygodniu aż dwa razy w Łodzi. I powiem, a szczególnie wczoraj, wyjeżdżając z Łodzi, nie ma tam już remontu, bo remonty zostały zakończone. Nie ma, znaczy, no, gdzie one są, to są, ale akurat tędy, gdzie jechałem, nie było żadnych remontów. A korki były takie, że dwa razy jechałem inną drogą, zmieniając plan jazdy, dlatego że no jak zobaczyłem korek przede mną, to mi się gorąco zrobiło, nie mówiąc, że w ogóle było gorąco. Ale więc nie do końca chodzi już o te korki, bo wiadomo, to trzeba zrozumieć, przeczekamy właśnie. I będzie pięknie w Tomaszowie, tak? Mam nadzieję. Nam chodzi o ulicę Warszawską i ulicę Mościckiego. Kto wydał decyzję wycięcia tylu drzew? Wszystkich właściwie. No na pewno służby ochrony środowiska, wie pani. Tu się robiąc tak dużą inwestycję, to jest pytanie nawet nie do mnie. A czy widział pan może projekty ulicy Warszawskiej i Mościckiego? No nie widziałem. Jak ona będzie wyglądała w przyszłości? Bo ja powiem, że to jest inwestycja nie nasza. My na to nie mamy wpływu. I chcę pani powiedzieć tak, że no sama pani wie, ile żeśmy czekali jako Tomaszów na realizację takiej chociażby inwestycji. To jest inwestycja ponad 70-milionowa. Jest to inwestycja marszałka województwa, czyli zarządu dróg wojewódzkich. My nie mieliśmy na to naprawdę żadnego wpływu. Jest to ogromna inwestycja, która wymaga decyzji środowiskowej. Takie decyzje wydaje też Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi. I oni z reguły no, są tymi, którzy oceniają, czy ten drzewostan należy jeszcze utrzymać, czy go wyciąć. Ale każde drzewo to tlen, to są płuca miasta, a wiemy dobrze wszyscy, no, w jakim stanie mamy środowisko powietrze w Tomaszowie, ale na którym doktor, miejscu jesteśmy zanieczyszczonych. Ja bym się tutaj nie zgodził i chciał troszeczkę polemizować. Jasne. Proszę zobaczyć, ile drzew żeśmy wycięli na Placu Kościuszki. No ile? Wszystkie. A dzisiaj zostały posadzone nowe i te nowe no jeszcze nie są takimi, które by nas cieszyły do końca, bo one dopiero rosną, ale one są już na takim poziomie, w takiej wysokości, że niebawem rzeczywiście zaczną mieć piękne korony, piękne liście i ta atmosfera, to oczyszczenie powietrza będzie naturalnie odbywało się, a jednocześnie my będziemy zadowoleni, bo będą to ładne drzewa. Panie redaktorze, ja mam taki swój osobisty pogląd na tą sprawę i ja go bardzo dalej
i będę popierał, nawet jak on jest niepopularny wśród niektórych mieszkańców. Otóż uważam, że tak jak historia zmienia dzieje ludzkości, tak samo my powinniśmy zmieniać krajobraz wokół nas. No niestety jest wiele dużych drzew, ładnych drzew, ale które tak naprawdę zagrażają bezpieczeństwu. Co roku ginie z tytułu, nie wiem, przewrócenia drzewa, nawałni, zoberwania gałęzi i tak dalej, ileś tam ludzi. Więc ja myślę, że jednak należy wycinać drzewa, nie wszędzie, nie każde, ale te, które przynajmniej są staro, to jest jakiś starodrzew, jakieś takie drzewo, które no może rodzić zagrożenie, które nie da się już ładnie przyciąć, ładnie uformować. Ono nawet szpeci w pewnym sensie, bo tam gromadzą się ptaki, tam różne dziwne rzeczy się przydarzają. Po co nam taki byle jaki stary drzewostan, kiedy możemy posadzić nowe, ładne, piękne i one będą cieszyły oko. I ja taką wyznaję filozofię i jeżdżąc nawet, wie pani, teraz do Łodzi, w ogóle to jest taki trend przy drogach krajowych i wojewódzkich, że wycina się w ogóle drzewa, nawet nie ze względu na to, czy one są stare, nowe, ładne. Na bezpieczeństwo. Na bezpieczeństwo, otóż to. Bo no, dzisiaj mamy tych pojazdów nie tyle, co mieliśmy w okresie PRL-u. Są to samochody, gdzie ta szybkość też jest nie taka, jak była kiedyś. I każde zderzenie, każdy wypadek może ogromną tragedię powodować. Więc ze względu na bezpieczeństwo w ogóle wycina się drzewa. I taką drogą, żeby być takim tak, dosłownie ten argument, panie starosta, jest do przyjęcia, wybrnął pan. To jest właśnie droga do Łodzi, pani redaktor. Tylko nie ta droga tutaj przez Andrzejów i Aleksandrów, tylko nie Aleksandrów, a ten Andrespol, tylko droga tam w Skurowic na Wyskitki, jak się jedzie, tam jest po prostu wyrąbane w każde drzewo przy drodze wojewódzkiej. I ja myślę, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, że tam, gdzie te drzewa stały usunięte, aby należało, bo jednak to poprawi no, atmosferę, klimat i w ogóle wizualny obraz, dosadzić tych drzew, więc na Placu Kościuszki zostały dosadzone, pewnie tam zostaną dosadzone. My staramy się wycinać tylko tam drzewa, gdzie one są konieczne do wycięcia, ale mówię, ja u siebie na placu też mam taką filozofię, że świerki już tak porosły, że należało je wyciąć, bo już się zrobił taki no, zagajnik prawie, że mam nowe drzewka, a więc odnawia się to. Gorzej jakby to było zabetonowane, to wtedy tak. To czym powiat może się pochwalić? No więc ruszyliśmy dopiero z tymi inwestycjami, z tymi takimi no, naprawdę naszymi drogami, które wymagają jeszcze cierpliwości. No i czym może się pochwalić? No tworzymy, chcemy zorganizować tak naprawdę nowe centrum kultury, powiatowe centrum kultury, tak to określę. To będzie ten budynek, pani redaktor, przy budowlance. To znaczy ta hala sportowa, która tam jest, w której tak naprawdę no, niewiele się dzieje albo prawie nic, bo tam nie ma szkoły, już szkoła została wyprowadzona. A więc tam się praktycznie nic nie dzieje. Trwają w tej chwili prace koncepcyjne nad nową aranżacją tego budynku. Bo przypomnę, ten pierwszy główny po szkole idzie pod tak zwany inkubator przedsiębiorczości, który dalej deklaruje, że będzie. Jest kwestia tylko rozpisania konkursu przez marszałka województwa na środki Unii Europejskiej. I będziemy oczywiście ten inkubator kontynuowali. Natomiast pozostała część placu, chcemy tam stworzyć takie ładne centrum kultury wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym. Nie wykluczam tutaj także jakiegoś takiego mini boiska, ale takiego bardziej dla rozrywki, dla dzieci, dla młodzieży. Takiego, żeby mile spędzić czas. Proszę zauważyć, że za rzeką, za Wolburką naprzeciwko jest galeria i ten park bulwary. Jeśli to wszystko połączymy razem, to zrobi nam się naprawdę ładna enklawa w centrum miasta, prawie w centrum miasta. Bo dojście tutaj z ulicy Warszawskiej już jest bardzo bliskie przez ulicę, tam bodajże Księdza Grada właśnie, nową ulicę, która powstała. Będziemy tuż przy właśnie nowym inkubatorze przedsiębiorczości, mam nadzieję, i nowym Centrum Kultury Powiatowym. Dlatego, że w tej chwili mamy bardzo rozproszone te jednostki. Jest przy ulicy Mościckiego. Jest to stare budownictwo, wiadomo, tam kamienice stare.
to się leje, tam jest całe jedno piętro wyłączone. Należałoby ponieść duże nakłady, żeby rzeczywiście to doprowadzić do takiego stanu używalności. Po drugie, to generuje koszty. No, w trzech miejscach domy kultury rozproszone, powiatowe, ja nie mówię o miejskich. No to nie jest dobry pomysł. Po drugie, wszystko stare. Tak naprawdę gdzieś rozbudowane garaże, przebudowane garaże w drugiej części. No po co nam taka kultura w takich pomieszczeniach? Zróbmy coś ładnego, nowego, gdzie będą sale rozsuwane, gdzie będzie można mieć sale jakieś tam kameralne na różne występy. Przesuwność tych i funkcjonalność będzie zdecydowanie lepsza. No i przede wszystkim będą to prawie nowe obiekty. I jest ten czas, kiedy, co było głównym powodem, to oczywiście to, że mamy możliwość pozyskania unijnych pieniędzy. No nie możemy tego czasu ponownie zmarnować. Musimy teraz tak się sprężyć, że w tej perspektywie unijnej każdy program praktycznie powinniśmy aplikować i szukać tam pieniędzy. I tak właśnie planuję zrobić z tym Centrum Kultury, przenosząc oczywiście ten dom z ulicy tutaj Mościckiego. Myślę, że prezydent nawet będzie zainteresowany tymi budynkami, bo Urząd Miasta też no, cierpi na brak lokali, więc myślę, że miasto chętnie to przejmie, wyremontuje, poszerzając oczywiście tam swoje możliwości lokalowe. No. A kontrowersyjna sprawa budynku Domu Dziecka. Powstaje tam szkoła katolicka, a miał być Urząd Pracy. Nie, pani redaktor, no dobrze, ja się cieszę, że pani to o to ponownie zapytała, bo będzie ponowna okazja do sprostowania. Nie wiem, czemu ktoś puścił plotkę o tym Urzędzie Pracy, Powiatowym Urzędzie Pracy. No owszem, może był to jakaś tam fanaberia, pomysł taki sobie rzucony. Ja nie mówię, że zły kiedyś. Po co? Pierwsze pytanie, takie kluczowe pytanie w życiu każdego człowieka, w moim na pewno, to jest po co? Jeśli coś robię, muszę mieć jakiś cel, muszę wiedzieć, dlaczego chcę coś zmieniać. No naprawdę nie widzę najmniejszego powodu, żebyśmy przenosili Powiatowy Urząd Pracy. Dlatego, że jest to budynek, owszem, marszałka województwa, ale płacimy tak znikome pieniądze za jego użytkowanie, że byłoby no naprawdę nierozsądne zabieranie się i przeprowadzanie do budynku, który trzeba gruntownie wyremontować. Bo przypominam, budynek, jeśli chodzi o budynek po byłym domu dziecka, wymaga kapitalnego remontu. Więc trzeba by ponieść wielomilionowe, no może nie wielomilionowe, ale przynajmniej milionowe nakłady, żeby tam przeprowadzić Urząd Pracy. Po co? Kiedy płacimy grosze za wynajem Urzędu Pracy w tym właśnie miejscu. A po drugie, ciągle trwa dyskusja, dzisiaj mamy nowy rząd, nie wiadomo co wymyśli, ale ta dyskusja już jest od kilku lat prowadzona, że ciągle jest pytanie, po co nam wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy? Ja na przykład jestem głębokim zwolennikiem i orędownikiem, aby zlikwidować wojewódzkie urzędy pracy. Dlatego, że to jest dublowanie pieniądza, które na przykład już nie występuje, jeśli chodzi o oświatę. Bo z oświaty otrzymujemy pieniądze bezpośrednio z ministerstwa na placówki oświatowe. Po co więc pieniądze na powiatowe urzędy pracy, do powiatowych urzędów pracy, wędrują przez wojewódzkie urzędy pracy? Przecież to jest dublowanie administracji. Inni mówią, że no, a bezrobocie maleje, więc po co nam powiatowe urzędy pracy? Lepiej utrzymajmy wojewódzkie urzędy pracy. I tak jak powiedziałem, jest nowy rząd, w którą drogę wybierze, nie wiemy. Ale nie wykluczam, że być może będzie taka kiedyś decyzja, że jednak jedne z tych urzędów będą likwidowane. Więc gdyby była to likwidacja powiatowych urzędów pracy, po co w nie inwestować, po co przenosić, po co ponosić nakłady, jak to naprawdę nie ma sensu. A wracając do tej szkoły, która ma stworzyć archidiecezja. No drodzy Państwo, no, była to niby kontrowersyjna dla niektórych na szczęście decyzja. Ja chcę powiedzieć, że te nakłady musiałby ponieść powiat. W tej chwili poniesie je archidiecezja łódzka, robiąc ładną, prestiżową szkołę o dobrym standardzie. Czyli co, zły interes zrobiliśmy?
No owszem, mogliśmy to sprzedać na wolnym rynku. No i mogło być tak jak z borkami. No też mogło tak być, bo przypomnę, że borki już ileś lat, no chyba z 10 ulegają dewastacji. Nikt się nie chce nimi zająć, nikt nie chce kupić. Przetargów były 3 w poprzedniej kadencji, za mnie już 1. I nawet jednego oferenta nie ma. Więc mimo wszystko ja uważam, że to jest trafiona inwestycja i myślę, że ci, którzy na początku może nawet mnie krytykowali, że podjąłem takie działania w tym kierunku, jeszcze będą dziękować albo swoje dzieci tam prowadzać, żeby się tam edukowały. I myślę, że ale jestem prawie że przekonany, że coś w tym z proroka słowa jest, że jednak tak będzie, że będą tacy, którzy jak zobaczą, jak ta szkoła zacznie funkcjonować, to będą tam chcieli swoje dzieci posłać. A jak wyglądała rekrutacja, jak przebiegała rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych? No, pani redaktor, ona nie przebiegała, ona przebiega. I to jest tak, że my nie wiemy, otworzyliśmy się bardziej, że tak powiem, na inne powiaty, bo tutaj no wiemy, że no niestety u dzieci, młodzieży, ludzi w ogóle ubywa wszędzie. Czy uda się stworzyć tyle samo klas? Uda się tyle samo klas. Ile jest w bieżącym roku? Nawet chcemy jedną klasę więcej. I ja chciałbym tutaj, no dobrze, że pani o to pyta, bo zaapelować do rodziców, szczególnie dzieci gimnazjalnych. Drodzy państwo, starajcie się może nie za wszelką cenę kierować dzieci tylko i wyłącznie do liceów ogólnokształcących. Ja wiem, że może szkoła zawodowa nie jest taka porywcza, jeśli chodzi o atrakcje na początek, ale przecież są technika. I otworzyliśmy nowe technikum już w ubiegłym roku przy Nadrzecznej, tam kiedyś było to technikum. I drodzy państwo, drodzy rodzice, pomyślcie o przyszłości waszych dzieci. Naprawdę dziś w Tomaszowie, nawet w moim urzędzie starostwa powiatowego, jest deficyt pracy. My potrzebujemy specjalistów. My potrzebujemy geodetów, my potrzebujemy budowlańców, my potrzebujemy drogowców. To są konkretne etaty tylko w moim urzędzie, gdzie ja nie mam urzędników, których chętnie zatrudniłbym z dnia na dzień. Natomiast jest cała armia ludzi po liceach, po jakichś takich ogólnych kierunkach studiów, zarządzanie, administracja, nie wiem, politologia i tak dalej, gdzie naprawdę tym młodym ludziom trudno znaleźć pracę, a szczególnie w takich miastach jak Tomaszów Mazowiecki. Natomiast dużo łatwiej jest znaleźć pracę młodym ludziom po politechnikach, gdzie mają konkretny zawód w ręku. Tak się mówiło jeszcze za moich, pamiętam, młodych lat, bo ja też akurat przez technikum kończyłem, że trzeba mieć fach w ręku. I ja apeluję, drodzy państwo, pamiętajcie, jak wasi rodzice, bo już ja jestem w tym pokoleniu, że ci młodzi mają już dzieci w tym wieku, że niech za chwilę będą wybierać właśnie czy to liceum, czy technikum. No pamiętajcie, warto, żeby wasze dziecko miało fach w ręku, żeby miało konkretny zawód, a nie tylko ogólną wiedzę. Owszem, ogólna wiedza lepiej być może rozwija, jest człowiek bardziej przystosowany do życia w sensie ogólnym, ale tak naprawdę bardzo ciężko znaleźć mu później pracę. A tej pracy jest naprawdę dużo, nie tylko starostwa, jak powiedziałem, w tych konkretnych kierunkach, ale wśród firm, z którymi się ciągle spotykamy. Ja jestem po kilku, nawet w branży szwalniczej firmy poszukują naprawdę ludzi do pracy, poszukują budowlańcy bardzo ludzi do pracy. A więc ta praca tak naprawdę jest, tylko ludzie mają kwalifikacje. No, albo te, którzy są przyjmowani, tak naprawdę pracodawcy nie chcą przyjmować kogoś, kto nie ma konkretnego zawodu z prostego względu. On go musi długo przyuczać do konkretnej pracy. A wolałby przyjąć kogoś, który już przynajmniej coś tam umie w tym konkretnym zawodzie. Dlatego ja chcę zaapelować. My będziemy dalej wygaszać to trzecie liceum, które jest jeszcze i jeszcze jakiś tam nabór jest. Natomiast będziemy otwierać nowe kierunki techniczne, czyli tak naprawdę chcemy docelowo, aby tam tylko technikum było przy ulicy Nadrzecznej. No ale póki co niestety ten rok szkolny, który się teraz skończy, pokazał, że mimo, że otworzyliśmy to technikum, to jednak dalej trend jest do liceów ogólnokształcących. Więc pani redaktor, nie chcemy radykalnie przestawić
tego szkolnictwa na to szkolnictwo zawodowe, bo byłoby to niedobre nie tylko dla nas, ale i dla młodzieży. No, tam by szkoły świeciły pustkami, a młodzież by szła do innych powiatów, bo szukałaby liceów, czy to w Opocznie, czy powiedzmy w Rawie. Więc tak nie chcemy zrobić, no bo my zabiegamy jednak o tą młodzież, żeby do nas raczej przychodziła, a nie odwrotnie. Więc to się tak powoli ewolucyjnie odbywa, ale odbywa. I ja mogę tu apelować, jeszcze raz apeluję, pomyślcie, drodzy Państwo, technikum też daje maturę, też trzeba tą maturę skończyć. Daje perspektywę na studia. To nie znaczy, że tylko przed tym młodym człowiekiem po technikum jest politechnika, jest również uniwersytet. Ale już ma konkretny zawód. Ale ma konkretny zawód. Będzie mu dużo, dużo łatwiej w życiu znaleźć pracę i to czasami naprawdę dobrą pracę, bo jak ja rozmawiałem tutaj z firmami budowlanymi, to oni są gotowi płacić po 4-5 tysięcy, tylko nie mają fachowców po danym kierunku. No więc, no, szanowni Państwo, no, przemyślcie tą sprawę przynajmniej. Jeszcze jest czas do września, żeby no, pomyśleć, czy aby na pewno to moje dziecko dobrze zostało zlokalizowane w tym czy innym liceum. Może warto pomyśleć i jeszcze tą decyzję zmienić. Panie starosto, co przed nami? Szykuje się gorący czerwiec, który będzie obfitował w wydarzenia kulturalne i kulturalno-religijne. O tak. I dobrze, że pani o to zapytała, bo wczoraj właśnie była konferencja prasowa, na której żeśmy na ten temat mówili. Oczywiście zachęcając wszystkich do udziału. To będą tak naprawdę wydarzenia bez precedensu i historyczne w naszym mieście. Myślę, że na długo przejdą do historii, bo takich wydarzeń nasze miasto jeszcze nie przeżywało. Myślę tu nie tylko o ustanowieniu patronem świętego Antoniego miasta i powiatu, ale również o tych obchodach 1050-lecia Chrztu Polski. Wiemy, że to będzie tak naprawdę, będą obchody kończące ten rok tych uroczystości, które no, głównie odbywały się w Gnieźnie i w Poznaniu, ale lokalnie przez tę archidiecezję czy diecezję były organizowane w wymiarze takim regionalnym. I my jako czwarte miasto zostaliśmy tutaj włączeni przez arcybiskupa łódzkiego. Więc będzie to ten wymiar jeszcze nawiązujący do Chrztu Polski, oczywiście religijny. Będzie trochę biskupów, będzie uroczysta msza na placu Kościuszki. Będzie w ogóle ustanowienie i odczytanie dekretu papieża o nadaniu patrona świętego Antoniego dla miasta i dla powiatu. Będzie wiele okolicznościowych imprez, które tak naprawdę zaczną się od 13 czerwca, a skończą 19 czerwca koncertem Rubika też na placu Kościuszki. No, Państwo wiedzą na pewno, że Rubik z pełną orkiestrą symfoniczną, z pełnym chórem, no, koncertuje raczej po dużych miastach, bo to jest przedsięwzięcie i logistyczne, i no i kosztowne. My nie jesteśmy jakimś tam stolicą województwa, mimo to udało nam się tą imprezę ściągnąć do naszego miasta. Będzie to wielki koncert. Myślę, że na pewno przyjadą tutaj ludzie nie tylko z Tomaszowa i okolic, ale również z innych miast, bo takie właśnie telefony mamy nawet z Łodzi. Czy to prawda, że u was będzie koncert Rubika? Więc myślę, spodziewamy się rzeczywiście tłumów. I chcę zachęcić Państwa Tomaszowian, mieszkańców powiatu tomaszowskiego do takiego no, uczestnictwa, bo każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. Będą spływy kajakowe, mówię spływy, bo to nie będzie tylko jeden, bo tam w programie gdzieś jest napisane o spływie kajakowym od świętego Antoniego do świętego Indziego. Chodzi tu o most na ulicy świętego Antoniego, oczywiście tam do Inowłodza, do kościółka świętego Indziego, ale będzie to też takie wydarzenie, gdzie chcemy zorganizować, Inowłódz ma przynajmniej taką ambicję, aby zorganizować taki spływ, żeby udało się zachęcić i rozpropagować tą imprezę, żeby było 950 kajaków. Dlaczego aż tyle? Bo w tym roku Inowłódz obchodzi 905 lat swojego istnienia.
No i chcieliby zrobić taką imprezę bardzo spektakularną, gdzie zobaczymy, ile nam się uda tych kajaków zebrać, ale my apelujemy i propagujemy na całą Polskę, żeby zechcieli przybyć. Inni z innych miast, także tutaj do nas. Uniwersytet Trzeciego Wieku się włączył. Wszystkie stowarzyszenia emerytów i rencistów. I drodzy Państwo, zapraszam do tych spacerów. Ci, którzy oczywiście mogą z tymi kijkami pospacerować, tego będzie bardzo dużo. Będą też rajdy rowerowe. Dla starszych wycieczki może. Będziemy zabezpieczać jakiś tam autokar, który dla tych, którzy nie podołają, będą mieli tą możliwość wrócenia tym autokarem. Będą ogniska, będzie pieczenie kiełbaski, grille, takie towarzyskie spotkania, których będzie bardzo dużo w różnych miejscach, bo praktycznie każdy rajd, czy to z dziećmi, młodzieżą, czy osobami starszymi, będzie kończył się właśnie ogniskiem, jakąś wspólnym grillowaniem, bo nie chodzi nam tylko o pokazanie tego wymiaru sakralnego. Człowiek to jest cała pełnia. Owszem, msza to będzie tam godzinę, dwie i to się zakończy, natomiast później będzie grochówka, będzie biesiadowanie, będą koncerty, będzie dla młodzieży też jakiś tam równolegle, znaczy może nie równolegle, ale przed koncertem Rubika, koncert tego zespołu Lux Torpeda. Będzie wiele atrakcji w naszym mieście. Jarmark Antoniański, który praktycznie cały tydzień będzie trwał. Włączyły się w ten jarmark koła gospodyń wiejskich. Będą więc regionalne produkty, wytwory, rękodzielnictwo różnego typu. Taki mini jarmark, powiedzmy, spalski, który już się tam na dobre wpisał. Chcemy, żeby był na placu Kościuszki. I chcielibyśmy, żeby jednak mieszkańcy na ten okres czasu trochę odłożyli te takie codzienne zabiegania za nie wiem, zakupami, różnymi innymi rzeczami, a trochę tak poświętowali, żeby rzeczywiście to było takie święto miasta i powiatu w pełnym wymiarze. To już jest okres taki letni, a więc jest ciepło, długie wieczory, bo najdłuższe już się zaczynają w roku. A więc można sobie spokojnie posiedzieć, nawet to piwo wypić właśnie w tym ogródku na placu Kościuszki i tak naprawdę poświętować. Ale ja wrócę, bardzo zachęcam. Wrócę do patrona, Tomaszów. Z jednym mi się nie udało, może z drugim. Tomaszów będzie miał patrona. Co daje to mieszkańcom Tomaszowa? Czy nowe miejsca pracy? Właśnie. I ja chcę pani redaktor powiedzieć, że jest taki postulat prezydenta miasta, zresztą mój także, żebyśmy właśnie w tej naszej modlitwie powszechnej w czasie tej mszy włożyli taką prośbę, aby święty Antoni, ponieważ on jest patronem również od rzeczy zaginionych, nie rzeczy, w ogóle spraw zaginionych również i osób zaginionych, pomógł nam odszukać dobre miejsca pracy. A inwestorów? Mieście. Proszę, inwestorów, ściągnąć inwestorów do naszego miasta? Pani redaktor, jeśli będą to dobre miejsca pracy, to one muszą być u inwestorów, dobrych inwestorów. Ja powiem, dlaczego chcemy zaakcentować dobrych inwestorów, dobre miejsca pracy. Dlatego, że mamy świadomość, że niestety wiele naszych, może niewiele, ale w naszym mieście są zakłady, które, ja muszę to powiedzieć aż tak, płacą psie pieniądze za ciężką pracę. Powiedziałbym nawet za bardzo ciężką pracę. I to boli, to tak naprawdę boli. To jest z reguły kapitał zagraniczny, to nie jest polski kapitał. Jest to zagraniczny kapitał i to jest takie bolesne, że mimo wszystko, bo proszę zauważyć, to dowiedziałem się wczoraj, że już nie ma chętnych naszych Polaków do pracy w tym jednym z tych zakładów. Są zatrudnieni już w dużej części Ukraińcy i ci Ukraińcy nie chcą przedłużać umów, bo jest to dla nich za ciężko. Więc to pokazuje już na patologię, moim zdaniem, zatrudnienia. I dlatego zależy nam nie na każdym miejscu pracy, a zależy nam już na dobrych miejscach pracy. Żeby rzeczywiście inwestorzy, nowi inwestorzy chcieli, niestety trochę pomyśleć o tym pracowniku, niekoniecznie kosztem jego wzbogacić się i nawet inwestować, bo gdzieś ta równowaga została zachwiana, więc na pewno będziemy prosili świętego Antoniego, żeby pozwolił nam znaleźć więcej dobrych miejsc pracy. I ja myślę, panie redaktor, ten wymiar sakralny tak naprawdę tych uroczystości i tego patronatu nie przemawia do każdego. Ja mam tego pełną świadomość. Ludzie
którzy nie wierzą w Boga, ateiści, czy nawet ci, którzy nie chodzą do kościoła, no uśmiechają się, niech się uśmiechają. Ja jestem człowiek religijny, więc głęboko wierzę, że od tego momentu nasze miasto będzie się zmieniać. To nie znaczy, że w lipcu nastąpi boom i nie wiadomo, co się wydarzy. Nic się nie wydarzy. Będzie tak, jak jest, obudzimy się w tej... To miasto już się zmienia. Tak, obudzimy się w tej samej rzeczywistości. Ale proszę zauważyć, te uchwały Rady Powiatu i Miasta były podejmowane rok wcześniej. Ja uważam, że przez ten rok widać zmiany w naszym mieście. Ja mówię tylko, no bo tak mi wypada, o swoich drogach, o tym, co się dzieje na ulicach, ale proszę zauważyć, za chwilę rusza, a właściwie chyba już ruszyła budowa potężnej hali na torze łyżwiarskim. Za chwilę będzie ogłoszona procedura przetargowa na stadion miejski. Wielki stadion, a więc tworzymy, prezydent tworzy, żeby być tu precyzyjny. Tak, o tym wszystkim właśnie mówił pan prezydent. Właśnie, w tamtej części miasta tak naprawdę programie. Zaplecze rekreacyjno-sportowe z prawdziwego zdarzenia. My tam mamy też swoją przystań, swoje schronisko. Też będziemy inwestowali, żeby zmienić ten obieg na lepsze, stworzyć nową bazę dla młodzieży, żeby mogła tam też te swoje wyczynowe sporty uprawiać. Myślę tu o kajakarstwie, chcemy otworzyć nową sekcję żeglarską i tak dalej. A więc coś zaczyna się zmieniać. Oczywiście... To może odpocznijmy trochę od tej merytoryki. Panie starosto, co działo się w Częstochowie? Widzieliśmy tam pana? No właśnie, i oby tam zobaczyli pozostali mieszkańcy. To też był taki element sakralny, który no jest jak gdyby no tym samym, tylko trochę w innym, większym, powiedziałbym, wymiarze. Otóż no, zawierzyliśmy nasz powiat Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Ten ruch zawierzenia, ja mówię o takim ruchu zawierzenia, rozpoczął się już od kilku ładnych lat w Częstochowie. Jest to rzecz trochę nowa, nawet nie wszyscy księża o tym wiedzą. Otóż stworzył się w Częstochowie na Jasnej Górze taki ruch, on, to jest nawet prowadzony przez taką panią, a więc osobę świecką, która bardzo rozpropagowała w akt zawierzenia siebie Najświętszej Maryi Pannie. Tam przyjeżdżają całe rodziny, które zawierzają rodziny właśnie. Tam przyjeżdżają przedstawiciele firm, te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, zawierzają działalności gospodarczej swoje firmy. Tam przyjeżdżają wreszcie samorządowcy, bo my nie jesteśmy pierwszym powiatem, tam już jest wiele powiatów, wiele miast, samorządów, które zawierzało właśnie lokalną społeczność. Tam przyjeżdżają posłowie, zawierzając parlament. To jest akurat najbardziej potrzebne i na razie ich jest tam najmniej, ale już są. Więc to też jest takie powierzenie się w specjalną, szczególną opiekę Matce Bożej i poproszenie o pomoc i zadbanie o nasze sprawy. Mówię, to samo mogę powiedzieć. Będą ci, którzy będą się z tego śmiali, ale będą ci, którzy będą za to dziękowali. I ja myślę, że to pokaże, czy te działania miały sens, czy nie miały sens. Dla mnie, gdyby nie miały, to by w ogóle ich nie było, bym tego nie podjął. Natomiast dla człowieka wierzącego te rzeczywistości ziemskie i duchowe się przenikają. To nie przewrotnie może, tak. Czy tak źle, może nie aż tak jest w powiecie, że trzeba, mówiąc kolokwialnie, zawracać głowę Matce Boskiej problemami powiatu tomaszowskiego? Nie, ale my nie zawracamy. Ona na to czeka. Ona chce. Wszystkie przesłania, jakie były gdzieś tam w Fatimie, w Lourdes i tak dalej, to wręcz były, do tego się sprowadzały. Ona czeka. Ona chce, żeby świat się zawierzał, żeby się oddawał w jej ręce matczyne i tak dalej. A więc to nie jest zawracanie głowy. Po drugie, absolutnie nie twierdzę, że jest tak źle, że należy tak to z tego powodu, jak trwoga, to do Boga, tak jak powiedziałem, bo jest takie polskie przysłowie. Nie, to nie tak, panie redaktor. Oczywiście no, ten wymiar duchowy dla mnie na przykład jest bardzo ważny, ale nie uważam, żebym musiał to robić, że to jest potrzeba chwili. Owszem, uważam, że pomoc taka jest nam jak najbardziej potrzebna, ale możemy radzić sobie sami.
do tej poryśmy sobie radzili, jakoś było, więc jakoś by było dalej. Ale ja nie chcę, żeby było, panie redaktor, ale ja nie chcę, żeby było jakoś. Ja chcę, żeby było dobrze, a nawet bardzo dobrze. Żebyśmy byli zadowoleni, szczęśliwi, że mieszkamy w Tomaszowie Mazowieckim, że nie musimy stąd wyjeżdżać, szukać pracy za granicą i tak dalej. Więc ja z tych pobudek to czynię, a nie z tego, że uważam, że już tak źle, że tylko... Panie starosto, jak pan uważa, czy święci są apolityczni? Czy święci są apolityczni? Na pewno są uniwersalni, bo święci są ustanowieni dla całego Kościoła powszechnego, nie tylko dla lokalnego, ale dla całego. A więc oczywiście oni są, to nawet trudno tak określić, bo pani, w niebie nie ma polityki, w niebie jest Pan Bóg. Więc, dajmy na to, tak. Jest mecz Ekstraklasy i obie drużyny zwracają się do Boga z prośbą. One stawiają Boga w trudnej sytuacji, no bo komu ma pomóc? No komu ma pomóc? Ja myślę, że tak, ma pani rację, że rzeczywiście tak to jest. No wie pani, to jest taki fajny przykład, ale jest jeszcze bardziej ekstremalny, wie pani. Idzie wojna, jeden napada na drugiego, zabijają się i każdy prosi Boga o zwycięstwo, nie? I ten Bóg wtedy, jaki ma dylemat, komu tu pomóc? Myślę, że Pan Bóg wie, jak działać. Zresztą po to ludziom dał dobrą wolę, żeby to oni decydowali i z reguły to ludzie decydują. I myślę, że Pan Bóg bardziej kibicuje, jak tam ingeruje, więc jakoś to tak jest, że dobrze jest. A jak Pan by się odniósł do powiedzenia, modli się pod figurą, a diabła ma za skórą? To taki jest codzienny obrazek dwulicowości. No niestety. To jest prawda. No co będę mówił? No, to wynika z naszej ułomności, z naszej ludzkiej natury. No i niektórzy, którzy źle odczytują, że tak powiem, przesłanie Boże, no tak robią, że instrumentalnie traktują Pana Boga. Chcą się pokazać, jacy to święci, a tak naprawdę nie znają Boga, nie znają tego, co On mówi. Nie. Właśnie papież Franciszek bardzo na to zwrócił uwagę, choćby przez fakt ustanowienia tego roku rokiem miłosierdzia, żeby uświadomić ludziom, że to nie tak. Więc Pan Bóg na pewno nie będzie nas rozliczał. Wczoraj czytałem, wie pani, to jest dobre pytanie na wczorajszą moją wieczorną lekturę. Wczoraj czytałem właśnie taką wypowiedź takiego ojca maniakala, który tak naprawdę jest niby nic, to żadne odkrycie, ale właśnie on mówi, Pan Bóg nie będzie nas rozliczał z tego, ile razy byliśmy w kościele, ile sakramentów przyjęliśmy, ile różańców odmówiliśmy, ile pacierzy i w jakim czasie żeśmy odmawiali. Pan Bóg będzie nas rozliczał z tego, co zrobiliśmy dla drugiego człowieka. Z tego będzie nas rozliczał Pan Bóg. I to mówi Ewangelia właśnie w tych słowach Chrystusa na sądzie ostatecznym, jak On do tych po prawej stronie się będzie zwracał i tych do lewej. Tam nie ma słowa o tym, na ilu mszach byłeś, ile różańców odmówiłeś, ile modlitw odprawiłeś. Tam będzie rozliczanie, co zrobiłeś dla drugiego człowieka. A ten szacunek do drugiego człowieka. Do drugiego przede wszystkim. No i myślę, że to bardzo eksponuje właśnie obecny papież Franciszek. Zresztą nasz Jan Paweł II tak samo to robił. Może nieco w innym wymiarze, ale tak samo. Więc ci, którzy właśnie modlą się pod figurą, a potem nienawidzą drugiego człowieka, czy w trakcie nawet nienawidzą i szkodzą drugiemu człowiekowi, tak naprawdę nie znają Boga. No, nie wiedzą, co robią, bym nawet powiedział. Tracą czas. To jeszcze zostajmy w tym temacie religijnym. Tu niedawno na tej kanapie mieliśmy gościa, wicemarszałka województwa łódzkiego. O to samo go zapytaliśmy. A dzisiaj pytamy pana starostę o 7 grzechów głównych. Wymieni pan? Ale mnie pani szachuje dzisiaj, naprawdę. Spróbujemy? No spróbujemy. Pycha. Pycha, nieczystość, lenistwo, pijaństwo. Nie ma. Nie ma? Wyuzdanie. To jest nieczystość. Nieczystość, no tak. No. Nienawiść. Nienawiść. No i nieumiarkowanie w jedzeniu. A nie w jedzeniu i piciu. No brawo, panie redaktor, dwuja dla mnie. No trzy z dwoma. Nie jest tak źle. No ale to pokazuje, widzi pani, że niektórzy, którzy mi tą aureolę stawiają nad głową, nie do końca mają rację. No, jestem jednak normalny, z krwi i kości, no po prostu. Ale nie powtarzamy tego na co dzień, prawda? Tak, oczywiście, właśnie, otóż to. Otóż lepiej, to. Aby te grzechy nie dotyczyły nas bezpośrednio. Ale dobrze, żebyśmy o nich pamiętali jednak. Bo no tak. Przynajmniej jakie one są, żeby ich unikać.
Panie starosto, zbliżamy się do końca programu. Bardzo miło się z Panem rozmawia i dlatego już dziś zapraszamy Pana do kolejnego programu, w którym poruszymy zupełnie inny temat, a będziemy mówić o katolicko-chrześcijańskim dążeniu do kariery. O, bardzo chętnie. Bardzo chętnie wezmę udział. Przyjmuje Pan zaproszenie. Oczywiście, jak najbardziej. To są moje jakieś klimaty, lubię się w tym poruszać. Lubię na ten temat nawet mówić. No nie chciałbym tutaj zagadać, bo nie jestem księdzem w koloradce, który występuje, ale chętnie, tak naprawdę to powinno tak być. To nie jest, my tak zaszufladkowaliśmy naszą rzeczywistość. Dobra, tematy religijne, bo to trochę tak z PRL-u przysiąka. Tematy religijne to ksiądz, no siostra jakaś tam zakonna, a tak naprawdę ludzie, świeca, a już politycy, no gdzie tam takie tematy? A czemu nie? No dlatego my wszyscy mamy dążyć do zbawienia, my wszyscy mamy osiągnąć życie wieczne i ja muszę pełnić Bożą wolę, jak i ksiądz, jak i siostra zakonna, a nie tylko oni. Więc jak najbardziej, chętnie wezmę udział w takim programie. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Proszę Państwa, naszym i Państwa gościem był starosta powiatu tomaszowskiego, pan Mirosław Kukliński. Dziękuję za uwagę i za zaproszenie. Dziękuję.